Izo Arena w Boguchwale dzisiaj świętuje, bo przecież klub Perełka Boguchwały także ma swój jubileusz. 75-lecie zakładowego klubu sportowego Izolator Boguchwała. Proszę Państwa, przy naszym mikrofonie burmistrz, dr Wiesław Konkol. Panie burmistrzu, pan jako boguchwalanin przecież tutaj z urodzenia, człowiek stąd, jakoś specjalnie przeżywa ten dzień? No na pewno jest to dla nas bardzo duże święto, ponieważ ten klub jest nierozerwalnie związany z Boguchwałą. Jak myślimy Boguchwała, to myślimy Zapel, myślimy Izolator i jest tutaj też obiekt położony w centrum tej miejscowości. Różne były koleje Izolatora. Dzisiaj też staramy się, żeby ten klub się rozwijał. Przechodzi różne metamorfozy. Obecnie cały obiekt jest gminnym obiektem. Próbujemy tutaj też wspólnie i finansowo wspierać i duchowo, dobrym słowem też, także bardzo mocno kibicujemy, a dzisiaj naprawdę jest bardzo fajne święto. 75 lat to no, szmat czasu. Awans piłkarek nożnych dzisiaj przypieczętowany do drugiej ligi, wicemistrzostwo czwartej ligi podkarpackiej. Jeśli chodzi oczywiście o seniorów, są powody do satysfakcji. Dla samorządu ten klub to także swego rodzaju ciężar utrzymania? Przede wszystkim satysfakcja z tego, że grają. Trzeba pamiętać o tym, że Boguchwała to jest 6 tysięcy mieszkańców, więc nie jesteśmy jakąś tam potęgą, ale jednak mamy porządny obiekt. Jest drużyna kobiet i też bardzo im gratuluję tego awansu. Są chłopaki, którym niedużo brakło do trzeciej ligi. Zresztą Izolator to nie jest jedyny klub, który jest w gminie i musimy dbać o wszystkie kluby. Chcemy wspierać, tworzymy warunki, tworzymy Akademię Piłkarską. Dzisiaj się bardzo mocno i dobrze rozwija i myślę, że to jest nasza przyszłość. Klub, który przeżywał przez różne okresy swojej historii i wzloty, i upadki. Trzykrotni wicemistrzowie czwartej ligi ostatnio. No szkoda, że te drugie drużyny nie mają szans jakimś zagrać barażu, przynajmniej o trzecią ligę. Roman Stefanik, prezes ZKS Izolator Boguchwała. Cały czas jesteśmy w czołówce. Druga liga była kiedyś w naszym zasięgu. Co nie udało się chłopakom, to udało się dzisiaj dziewczynom, z czego bardzo się cieszymy i będziemy na pewno ich wspierać w tych rozgrywkach drugoligowych. 3 sezony tylko na to, żeby awansować. To od zera żeśmy zaczynali i gratulujemy i trenerce, i dziewczynom właśnie tego sukcesu. No 75 lat. No, różnie bywało, ale zawsze firma Zapel, której symbolem jest Izolator przecież, i miasto Boguchwała, zawsze czuliśmy tutaj wsparcie i nadal czujemy. Ten stadion przed pewnie z górą dekady, otwarty po dużej modernizacji, był taką perełką podrzeszowskiej Boguchwały. Wielu wam zazdrościło i chyba do dzisiaj można powiedzieć, bo przecież patrząc na zarówno stan murawy, jak i tej niewielkiej, ale jednak bardzo dobrze utrzymanej infrastruktury, no to są powody do dużej dumy, satysfakcji pewnie. No tak, no remont kapitalny był w 2007 roku, czyli 12 lat, a mimo wszystko niewiele się zmienił, to znaczy potrafiliśmy utrzymać infrastrukturę i wszystko, które związane jest z tym obiektem. Nasz jakby jest zawsze ten kameralny, fajny i często tutaj gościmy różne drużyny, chociażby mecz Polska-Ukraina, czy Stalowa Wola, która teraz druga liga gra i przyjeżdżają takie kluby jak Widzew Łódź czy Ruch Chorzów. Czasem mogą drużyny też z okolic gminy też sobie zagrać, czy dzieciaki z całej Akademii Piłkarskiej, gminnej Akademii, która coraz bardziej się rozwija i liczymy bardzo na tą młodzież. Polityka troszkę nam się zmieniła w tym sezonie, szczególnie, bośmy chcieli właśnie więcej zawodników tutejszych z gminy, żeby pokazali się w tej czwartej lidze i żeby być może kiedyś zagrali wyżej. No chociażby jak Krystian Wilk czy Patryk Zieliński, który być może w drugiej lidze ma jakieś propozycje, zobaczymy. Józef, Stanisław Rozborz, Jan Środoń, Marian Niedziałek, Stanisław Tama, słynny kapitan zespołu sprzed lat. Pewnie długo by wymieniać. Trener Ryszard Kuźma przecież, takie postaci, które zapisały się na trwałe w kronikach klubu. No tak, tak, to na pewno. Zresztą wydaliśmy taki biuletyn też na 60-lecie, potem na 70-lecie. No uznamy, że następny będzie na 80-lecie. Ci niektórzy tutaj, którzy są jeszcze tutaj dzisiaj na tej imprezie, też ich chętnie widzimy i pozdrawiamy. Tomasz Głom, trener Izolatora Boguchwała. Szczególny dzień. Dzisiaj dwie jedenastki Izolacji Popularnej grać będą przeciwko sobie. To jest drużyna byłych zawodników i obecnych. Tak, pewnie mnóstwo emocji i oby bez kontuzji. Przede wszystkim dobra zabawa, ale znając zawodników jednego i drugiego zespołu, myślę, że na pewno gdzieś tutaj adrenalina swoje zrobi i myślę, że jeden i drugi zespół będzie grał o zwycięstwo. Na trybunach spotykamy byłych zasłużonych zawodników. Wśród nich pan Stanisław Mac. Łezka wokół się kręci, kiedy pan patrzy na to, co dzieje się na murawie. Legendy Izolatora kontra obecny zespół. Jakieś tam wspomnienia wracają z pewnością. Warto powspominać te chwile, gdzie się grało w Izolatorze parę lat. No, teraz już wiek nie pozwala trochę, żeby tu pobudzić trochę tym odbiorom.
boją, ale troszkę młodsi grają i spisują się znakomicie. To były lata w 83 roku, był awans, pierwszy awans do trzeciej ligi w 83 roku. To za czasów prezesa Mieczysława Puszkarza. Puszkarza, tak. Trenerem był pan Jan Czajkowski. I utrzymywaliśmy się w tej trzeciej lidze, graliśmy przez 6 lat. To była mocna wówczas trzecia liga, bo przecież i ze Stalą Rzeszów, chociażby Sandecją Nowy Sącz. Cztery grupy trzeciej ligi, to była Liga Państwowa. Co stanowiło o tym sukcesie właśnie piłkarzy tego klubu? Była wtedy dobra opieka zakładu patronackiego z apelu. Mieliśmy stworzone bardzo dobre warunki, żeby dobrze grać. Doszło parę z mocniej zaprzyjaźnionych klubów ze Stali Rzeszów, z Resowi. Przyszło paru dobrych chłopaków. Także mi to ciągnęli. Wychowanków to może byłem tylko ja. I jeszcze w okręgówcach żeśmy grali. To był Jacek Tuszkiewicz, no, świętej pamięci. Był Rysiek Marszał. To już byli nasi chłopcy, bo z nimi żeśmy awansowali. Był taki sezon, kiedy ocieraliście się o drugą ligę? Był jeden sezon za trenera Chlewickiego. Walczyliśmy prawie do przedostatniej kolejki. O drugą ligę z Karpatami Krosno. Niestety końcówka jakoś tak nam nie wyszła i niestety Karpaty weszły. Dlatego klubu czego by pan życzył? No, żeby się dalej rozwijał i żeby naprawdę jakiś sukces, może ta trzecia liga, żeby może kiedyś znowu była. Nazywam się Sylwia Witalec. Cieszy się Sylwia, proszę państwa, razem z innymi zawodniczkami Izolatora Boguchwała z tego awansu do drugiej ligi. No, cieszymy się bardzo, udało się wygrać wysoko. No, od niedawna jestem kapitanką, no i to też jakoś na mnie wpłynęło i dało trochę skrzydeł i udało nam się wygrać. Co to był za sezon dla was? Ciężki sezon? To było tak, że ta pozycja lidera, ona się zmieniała? No, na początku nie byłyśmy na szczycie i ciężkie mecze niektóre były, ale udało się wygrać. No ja tutaj zaczynałam w Izolatorze, później trochę mi się udało wyżej i wróciłam tutaj w końcu Izolator. 15 dziewczyn, niektóre pracują, dojeżdżają, mają kawałek, to tak samo nie jest łatwo. No ale staramy się, żeby to jakoś wyglądało i trenujemy i będziemy trenować dalej. Jedna za drugą zawsze. Nawet na boisku to widać. Pomagamy sobie, żeby było łatwiej. Bardzo się cieszę, że akurat na obchody 75-lecia przypadł nam ten awans. Dorota Ślusarczyk, pani trener. Boguchwała zasługuje nie na drugą, a na pierwszą ligę, nawet ekstraligę, ponieważ są tutaj fantastyczni ludzie, fantastyczni działacze. Prezes Roman Stefanik. Zawsze mamy zapewnioną oprawę meczów. Jest zainteresowanie coraz większe ze strony kibiców. Początki wcale nie były takie łatwe, bo gdy przychodziłam tutaj ponad 3 lata temu, no to tego zespołu tak naprawdę nie było. Postawiłam sobie cel jakiś do osiągnięcia. Najpierw, żeby tą drużynę zbudować, bo te dziewczyny, no niektóre przychodziły tak, no traktowały to jako zabawę, jako rozrywkę. Nie były nauczone po prostu takiej też ciężkiej pracy, treningów, żeby przyjść, przygotować się odpowiednio i po czasie rezygnowały. No nie przychodziły. Te, które naprawdę chciały i lubią tą dyscyplinę, lubią sport, no to są po dzień dzisiejszy i właśnie ten sukces razem świętujemy. Jest dodatkowa jakaś taka motywacja. Już dzisiaj nawet prezes z Odeonu, pan Wiącek, zaprosił nas na odnowę biologiczną za ten awans, także no myślę, że ludzie są otwarci, tylko trzeba też popukać do niektórych drzwi i tacy chętni się znajdą, że dadzą na tą piłkę kobiecą. Trzeba było mocno promować żeński futbol w środowisku boguchwalskim i nie tylko. W dobie Facebooka no to tak samo była promocja na tych mediach społecznościowych, ale tu ogólnie też dziewczyny, no mają dużo koleżanek, które gdzieś tam czy w szkole, czy na studiach, gdzieś tam wcześniej coś próbowały swoich sił w piłce. Z sezonu na sezon coraz bardziej się to wszystko zazębiało i trzeci sezon jestem. Postanowiłam wypożyczyć dziewczyny, które wcześniej grały w Resowie. Jest też dziewczyna, która przyjeżdża do nas z okolic Jasła, która też grała w pierwszej lidze, wniosła bardzo duże ożywienie. No bo bez takich dziewczyn, tak samo teraz awansując do drugiej ligi, bez jakiegoś wzmocnienia dodatkowego, no ciężko będzie. Polski Związek Piłki Nożnej planuje reorganizację tych kobiecych rozgrywek. Nie wiem, jak to się skończy. No ale w tym momencie, w tym sezonie z drugiej ligi spadały 3 zespoły. 2 spadły z Podkarpacia, to jest Majdan Sieniawski, Resowia, Druga Rzeszów. Chodziła na te mecze drugoligowe. No i widzę, że jednak jest poziom wyższy zdecydowanie. No i trzeba będzie wzmocniej poszukać. Nie mamy ambicji ekstraklasowych, jak Brugben, Nieciesza czy tam inne kluby. Natomiast chcemy cały czas, żeby ten Izolator Boguchwała przewijał się zarówno w mediach, jak i tu w środowisku całej gminy. I to będzie dla nas największy sukces.